Możliwe, że znacie, możliwe, że nie, serię książek Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka Hej Jędrek. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że jest to taki polski dziennik cwaniaczka, a jeśli siedzicie w fandomie dziennika cwaniaczka, to pewnie znacie teorię mówiącą, że główny bohater Greg Heffley jest socjopatą. Nie jest. Gdy się dowiedziałem o tej teorii, postanowiłem, że przeczytam wszystkie tomy Hej Jędrek na nowo, żeby przekonać się, czy z Jędrkiem też może być coś na rzeczy. I o ile raczej nie jest socjopatą, to możliwe, że cierpi na pewne inne zaburzenie. Narcystyczne zaburzenie osobowości. Zaburzenie osobowości, w którym występuje wzorzec zachowań zdominowany nastawieniem wielkościowym, potrzebą bycia podziwianym, brakiem empatii i niezdolnością do przyjęcia perspektywy innych osób. I co dziwne, tytułowy Jędrzej wykazuje wszystkie z tych cech. Po pierwsze, kiedy Jędrek mówi coś, co mogłoby w jakiś sposób zaszkodzić jego reputacji, czasami nawet nie zaszkodzić, tylko po prostu jakoś na nią wpłynąć, to rzuca jakimś pokrętnym tłumaczeniem tego, o co mu chodziło, żeby tylko jego obraz w oczach czytelnika nie stracił na wartości, mimo że w większości przypadków nikt nie pytał. Przykład niech posłuży tom 6, Kłopoty z dziewczynami, kiedy to do szkoły Jędrka na wymianę mieli przyjechać uczniowie z Włoch, którzy, jak to było wspomniane, uczyli się polskiego, co Jędrek kwituje tym, że gdyby był na ich miejscu, to raczej wybrałby kąpanie się w ciepłym morzu i jedzenie najlepszych lodów na świecie, a nie męczenie się z tymi polskimi wygibasami. Ale on wcale nie jest leniwy, on po prostu docenia przyjemności w życiu. Albo w innym tomie, chyba tomie drugim, Gdzie moja forsa, zaczyna się żalić swojej przyjaciółce Karoli na jego kiepską sytuację w każdym możliwym wymiarze i na początku zaznacza, że obecnie jacyś coache podrywania dziewczyn mówią, żeby odsłaniać przed nimi swoją wrażliwą stronę, bo bycie macho nie jest już w modzie, ale to, co on zrobił, to nie był żaden podryw, jakby komukolwiek to przeszło przez myśl. Punktem drugim jest non-stop podkreślanie swojej ponadprzeciętnej inteligencji. I nie będę się nad tym rozwodzić długo, bo to jest dokładnie to, co widzicie w tytule. Jędrzej niesamowicie często wspomina o tym, że jest ponadprzeciętnie inteligentny. Punkt trzeci dotyczy tomu trzeciego, Kto tu rządzi, o piłce nożnej. Ten tom to istna kopalnia dowodów na to, że Jędrek może cierpieć na NPD. Po pierwsze, co najmniej 5 razy pod rząd opowiada o tym, jak jakiś faul w jakimś meczu międzyszkolnym wyglądał z jego perspektywy, mimo że inni ewidentnie mają już dość. Po drugie, po tym jak kapitan jego drużyny, Maciek, łamie nogę, Jędrek poniekąd uważa siebie samego za jedyną osobę godną opaski kapitana. Na szczęście nie na długo, ponieważ pod koniec książki, spoiler, więc daję wam czas na przeklikanie o 10 sekund do przodu, odbywa się kolejne głosowanie na kapitana i Jędrek zamiast zagłosować na siebie, głosuje na swojego przyjaciela technika informatyka Witka. Po trzecie, do szkoły przyjeżdża syn znanego piłkarza, Artur, na punkcie którego wariują absolutnie wszyscy. Jędrek więc pyta swojej siostry o Ksywie Wyjedz, co ma zrobić w tej sytuacji, żeby podziwiali jego, a nie Artura, na co tam radzi zrobienie z gazetki szkolnej jędrkistycznej propagandówki. Dosłownie całe wydanie jego autorstwa jest pełne jakichś bełkotów o tym, jaki Jędrek jest wspaniały i jak ustawił cały ostatni mecz i jak to nauczyciele WF-u w ogóle powinni się od niego uczyć. Wiecie, o co mi chodzi. Jedyna słuszna religia to... Jędrek... Mało tego, kiedy potem jego drużyna jest na niego wściekła, jest zdziwiony. Ostatnim punktem jest bezpodstawna nienawiść do jego siostry Anki. To znaczy, nie wiemy, czy bezpodstawna, no bo nie znamy za bardzo jej początku, ale bazując na tym, co mamy w książce, jest trochę bezsensowna. W sensie, Anka tak naprawdę nie jest jakąś złą osobą, po prostu beznadziejnie śpiewa. I z tego, co pamiętam, nigdy nie ucieka się do przemocy niesprowokowana. Trochę jak Rodrik we wspomnianym wcześniej dzienniku Cwaniaczka. Matko, co za łamaniec językowy. Może się wydawać, że Rodrik to okrutnik, ale kiedy przeanalizuje się jego czyny, wyjdzie na to, że są to albo po prostu nieszkodliwe żarty, albo normalne rzeczy, które robią nastolatkowie, albo po prostu bycie sprytnym. Macie w przypiętym komentarzu fajny film Late Night Pisa na ten temat. Moim zdaniem można to trochę podciągnąć pod niezdolność Jędrka do przyjęcia perspektywy innych osób. Niektórzy mogą użyć argumentu, że jest to seria dla dzieci, więc główny bohater nie może mieć tego zaburzenia. Ale co jeśli Rafał Skarżycki, pisząc Hej Jędrek, zainspirował się teorią o Gregu? Raczej nie dałby tam takiego motywu sam z siebie, ale co jeśli to właśnie ta teoria sprawiła, że Hej Jędrek jest polskim dziennikiem cwaniaczka aż za bardzo.